Cześć moi drodzy, w dzisiejszym odcinku kontynuuję ostatni trend, ponieważ w ostatnim czasie sporo robię odcinków na temat gwiazd kabaretu. Te odcinki Wam się podobają, więc dziś przed nami kolejna gwiazda kabaretu i choć jest to mężczyzna wielu talentów, myślę, że można go określić jako osobowość telewizyjną. Bo przecież na pewno są tutaj fani, którzy znają go z filmów, z seriali, są fani, którzy tak jak ja znają go głównie ze scen kabaretowych, ale także są i tacy, którzy najbardziej lubili go jako prowadzącego programy telewizyjne, być może i tacy, którzy kochają jego występy dubbingowe. Przed nami Jerzy Kryszak, osobowość na pewno barwna, niesztampowa, ciekawy człowiek, który ma bardzo ciekawe życie za sobą i przed sobą również, bo zdradzę Wam dzisiaj, jakie ma plany, a powiem Wam, że te plany nie związane są z Polską, a z daleką podróżą, więc naprawdę bardzo ciekawy odcinek przed nami, tym bardziej, że nie każdy chyba wie, że pan Jerzy ma za sobą 3 śluby, jest ojcem 4 synów i jak sam mówi, jednego nawet nie swojego. Więc jak widzicie, będzie o czym mówić. Dlatego zapraszam serdecznie wszystkich do oglądania. Jerzy Kryszak urodził się 24 kwietnia 1950 roku w Kaliszu. Swoje dzieciństwo wspomina bardzo sielsko, ale przede wszystkim wspomina wyjazdy, głównie te wakacyjne, które spędzał u babci w Sierakowie pod Rawiczem. Tam na poligonie wraz z kolegami szukali skarbów z okresu II wojny światowej. Tam spędzałem beztroskie dzieciństwo. We wsi paśliśmy kozy, a na pobliskim poligonie wykopywaliśmy resztki hełmów i bagnetów, wspomina aktor. Ale wszyscy, którzy go stamtąd pamiętają, mówią, że już miał zadatki na świetnego aktora, osobę występującą. Jeszcze nie znał literek, a już recytował długie wiersze, wspominała Eleonora Okoń, ciocia i chrzestna satyryka. Zastanawialiśmy się, co z tego dziecka wyrośnie. Często z nim było dużo śmiechu, czasami też nerwów. To też podczas tych wyjazdów, chodząc na stadion z wujkiem, złapał żużlowego bakcyla. Z kolei wakacje u dziadka od strony taty były przepełnione taką pracą, która była dużą atrakcją dla niego, bo spędzał czas w polu. I nie ukrywał, że trochę temperowało to na szczęście jego charakter, bo był w tym czasie niezłym łobuzem. Skorym zresztą do uczuć, bo pierwszy raz zakochał się, gdy miał 11 lat. Ale był stały w uczuciach, bo ta miłość trwała aż do końca liceum. Skończyła się jednak złamanym sercem, bo kiedy pan Jerzy po latach chciał zdobyć się na to, żeby swojej wybrance wyznać miłość, okazało się, że ona też ma mu coś do zakomunikowania. Nie wiedziała, że Jerzy jest w niej zakochany. Zdradziła mu tajemnicę, że jej najlepsza przyjaciółka się w nim kocha. Pan Jerzy przyznał, że to była trauma z dzieciństwa. O szkole aktorskiej nie myślał jeszcze wtedy, zaczął dopiero pod koniec liceum. Przyznał, że po prostu nie lubił przedmiotów ścisłych i kiedy zaczął przyglądać się kierunkom studiów, to wszędzie była potrzebna matematyka, fizyka itd. A na studia aktorskie tylko język polski, wiersz i proza, więc uznał, że to jest jego droga. Trzeba przyznać, że praktyczny człowiek. Studia udało mu się ukończyć w 1974 roku i była to Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie, gdzie otrzymał również angaż w krakowskim Teatrze Słowackiego, a potem przeniósł się do Teatru Ateneum 4 lata później. Natomiast widzowie, moi drodzy, wy, najbardziej podobno pamiętacie, oczywiście możecie dementować to w komentarzach, jeśli tak nie jest, pana Jerzego na początku, ponieważ tam po raz pierwszy dał się poznać szerszej publiczności z serialu Alternatywy 4. A wiecie, co jest najlepsze? To jest najlepsze, że pan Jerzy mówi, że właściwie sam tego serialu zbytnio nie oglądał. Dlaczego? Nie lubię na siebie patrzeć. Nic nie mogę poprawić. Już się coś stało i się nie odstanie. A ja chciałbym poprawić wszystko. Od początku do końca. Ale wiąże się z tym serialem kilka ciekawych historii. Początkowo pan Jerzy w ogóle nie chciał grać u Barei, ponieważ no, w szkole teatralnej wszczepiono mu takie wartości. Tak strasznie chciał grać u tych najlepszych reżyserów, że on czekał na telefon od Wajdy. Byłem młodym, ambitnym aktorem, który chciał grać głównie role bohaterskich tenorów czy przywódców rewolucji. A o Barei chodziły takie głosy w środowisku filmowym, że to lekki kit jest, takie płytkie komedyjki. I z tego względu wolałem telefon od Wajdy niż od niego, ale Wajda nie zadzwonił. Chwała Bogu, w 1981 roku zadzwonił Bareja. I wtedy już było wiadomo, że to nie jest reżyser z kosmosu, ale z wizją. Inaczej odbieraliśmy jego filmy niż krytyka filmowa. Ale to, że Kryszak nie chciał telefonu od Barei początkowo, to jedno, ale to, że Bareja zadzwonił, to drugie. Tutaj też kryje się za tym niesamowita wręcz historia. Bo przecież Jerzy Kryszak do tej pory grywał w teatrze właśnie w dramatach, więc skąd pomysł, że będzie miał dobre zacięcie
komediowe, które przecież było niezbędne, żeby w takiej produkcji wypaść dobrze. Po latach usłyszałem od Jacka Fedorowicza: słuchaj, byłem w Stanach, spotkałem się z córką Barei. Powiedziała, że to ona szepnęła ojcu, iż jest taki śmieszny, długowłosy aktor, który się do niej czasami uśmiecha w autobusie. Ja już wtedy powoli przechodziłem na drugą stronę mocy, czyli na stronę uśmiechu, bo uśmiech ma swoją moc, lepszą i przyjemniejszą niż krzyk czy łza. Wychodzi więc na to, że warto uśmiechać się do ludzi w autobusie, kiedy jedziecie rano do pracy, bo nie wiecie, kto ten uśmiech może odwzajemnić. Chociaż czasem w autobusie, czy też w metrze, bo ja metrem głównie jeździłam, można trafić na taką atmosferę, że człowiek jak się do kogoś uśmiecha, to od razu istnieje szansa, że posądzą cię o to, że jesteś wariatem. Ale cóż, próbujmy to przełamywać. W ogóle te alternatywy zresztą dla pana Jerzego były bardzo ważne, bo na planie poznał na przykład swoją pierwszą żonę, ale o tym powiem wam za chwilę. Pana Jerzego znamy jeszcze z takich filmów jak Wodzirej, Wyrok, Aktorzy prowincjonalni, Kanclerz, Przed odlotem czy Dolina Isy. Natomiast chyba jednak, jeżeli chodzi o to aktorstwo, coś mu tutaj nie odpowiadało. Czy to może właśnie to, że nie był to taki zawód bardzo stateczny, trzeba było czekać na rolę. Nie wiem, czy po prostu się wypalił, być może, ale na początku lat 90. bardzo poszukiwał swojej drogi. Zastanawiał się, czym ma się dalej zająć w życiu. Myślał nawet o emigracji. Był moment, że zastanawiałem się nad emigracją. Pojechałem do Szwecji, chciałem się rozejrzeć, znaleźć miejsce dla siebie. Zabrakło mi odwagi. Nie miałem tyle determinacji, żeby opuścić miejsce gdzieś tam dla mnie przeznaczone. Wróciłem 3 dni później. Ale jednak, mimo tego, że oglądaliśmy pana Jerzego w filmach, to chyba dzisiaj najbardziej znany i kojarzony jest ze sceną kabaretową właśnie. Od lat swoimi występami uświetnia różnego rodzaju kabarety. Występuje w różnych programach telewizyjnych. Oczywiście też właśnie w tych latach 90., o których już wspomniałam, było polskie zoo, jak ja to lubiłam. Nie do końca kumałam, z czego tam się trzeba śmiać, ale i tak mnie to bardzo śmieszyło. Już w 1991 roku pan Jerzy odebrał swojego Wiktora dla osobowości telewizyjnej. Oczywiście najlepszy był, jak dobrze pamiętacie, w monologach. Jak sam mówi, stand-up miał obcykany. On i Marcin Daniec, zanim jeszcze ktokolwiek wymyślił, że to będzie modne. Natomiast oczywiście też bardzo dobrze parodiował znanych nam ludzi. Przede wszystkim Lecha Wałęsę na przykład. Ale oczywiście nie tylko. Naśladował głosy Adama Michnika, Tadeusza Mazowieckiego, Andrzeja Lepera, Wojciecha Jaruzelskiego czy Jana Pawła II. Wiąże się z tym też pewna ciekawa anegdota, bo co prawda, co sam Wałęsa twierdzi na temat parodii pana Jerzego, parodii jego osoby, nie wiadomo, ale wiemy, co twierdzi jego syn. Gdy grałem w zeszłym roku w Gdańsku, występ oglądał Jarosław Wałęsa, ale ojca nie było. Potem spotkaliśmy się w parę osób przy kawie i był tam też Jarosław, który skomentował moją grę, mówiąc, że jestem lepszy niż jego ojciec, mówi w Dzienniku Bałtyckim w 2006 roku. I tutaj znowu następuje pewna reguła. Otóż, osoby zabawne na scenie w życiu prywatnym nie zawsze są zabawne. Pan Jerzy sam siebie uważa za człowieka nieśmiałego i smutnego. Żyje w ogromnym stresie. Często moje żarty są tak dobre, że myślę, że już nie zdołam wykrzesać z siebie następnych. Bywa, że nie śpię po nocach, bo wymyślam sobie, że skończyło się moje poczucie humoru i będę musiał zmienić zawód. Ponadto mam lęki, gdy wychodzę na scenę, mówił w swoim imperium. Jednak faktycznie, jak w przypadku innych satyryków, czy nawet aktorów grających w bardzo popularnych komediach, wszyscy, kiedy pan Jerzy się gdzieś pojawi, będzie naprawdę zabawnie. Gdy wchodzę w grupę osób w jakieś środowisko, które mnie nie zna, natychmiast słyszę coś w stylu: o, teraz będzie śmiesznie. Od razu mówię, że chyba nie. Ale nawet dowcipów nie umiem opowiadać. Znam zaledwie 3. W tym jeden od 20 lat o grzebyczku. I później z biegiem lat pan Jerzy nadal występował w telewizji. Oglądaliśmy go. HBO na stojaka. Współtworzył programy rozrywkowe Mój pierwszy raz, Dzień kangur, oraz Uważaj na kioskarza w TVP2. A pan Jerzy, mimo że może nie zapewnia przy pierwszym spotkaniu takich atrakcji, jakie oglądamy w telewizji czy podczas jego występów, bardzo się cieszy z sympatii i rozpoznawalności, którą go obdarzyliśmy przez lata. Przysięgam, żyję w lepszej Polsce. 90% ludzi, których mijam na ulicy, uśmiecha się na mój widok. I chyba wiem, z czego to wynika. Nikogo nie udaję, nie wywyższam się, nie wciskam nikomu, że jestem inny, lepszy, że nie mam czasu. Z mojej strony jest pełna otwartość. Natomiast jeżeli chodzi o życie prywatne pana Jerzego, to z góry go przepraszam, ponieważ on zawsze mówi, że prywata jest prywatą, ale nie powiem tutaj nic, czego sam gdzieś nie przemycał w swoich wywiadach i postaram się za głęboko nie wnikać,
Natomiast ma za sobą 3 śluby. Jego pierwszą wybranką była aktorka Anna, którą poznał na planie serialu Alternatywy 4, o czym Wam już wcześniej wspominałam. Drugą żoną była Tatiana Kołodziejska, z którą ma syna Pawła, a z trzecią ukochaną artysta ma 2 synów, Kubę i Kamila. A obecna żona pana Jerzego ma jeszcze syna z poprzedniego związku. Jak się poznali Jerzy i Agnieszka Kryszakowie? Ciekawe jest to, że mogę mówić Kryszakowie, ale w sumie mogłabym też powiedzieć Kryszak, bo były to nazwiska obojga, zanim jeszcze przystąpili do tego związku małżeńskiego. Taki zbieg okoliczności, że pani Agnieszka już wcześniej nazywała się właśnie Kryszak. Przynajmniej miała pani lepiej z dokumentami. Ja się nie tak dawno musiałam nieźle nachodzić. Ale właśnie to nazwisko miało być powodem, dla którego pani Agnieszka bardzo chciała go poznać. Między nimi ponoć szybko zaiskrzyło i szybko też zdecydowali się na to, by być ze sobą na dobre i na złe. I chociaż pan Jerzy niedużo mówi o swoim życiu prywatnym, to podkreślał ostatnio dość często, że wybywa z Polski i najbardziej pociągają go azjatyckie kierunki. Ma nawet swój drugi dom właśnie w Azji, a dokładnie w Tajlandii. Spędza tam z żoną kilka miesięcy w rok. Mój model życia wystarcza na mieszkanie wśród pięknej przyrody. Uwielbiam Tajlandię, między innymi za zapach, który poznam wszędzie i za którym zawsze będę bardzo tęsknić, będąc w Polsce. Oj, panie Jerzy, no teraz to nas pan wkurzył, naprawdę. Jak można? Jak można? Jeszcze pan powie pewnie, że pan na zimę tam jeździ. A pan Jerzy ponoć zawsze marzył, żeby mieć dom z ogrodem, no ale ogród w Tajlandii to jest chyba takie marzenie marzeń. Zawsze chciałem mieć dom na wsi z kawałkiem ogrodu. Jestem trochę typem samotnika. Wolę otaczać się zielenią niż zgiełkiem. Co prawda, żona co roku zarzeka się, że mi pomoże, ale jej rękawice pozostają jednak nietknięte. Ale za to przynosi mi do ogrodu tak pyszną, mrożoną kawę, że o nic więcej prosić nie mogę, żartuje pan Jerzy. Pan Jerzy natomiast mówi, że z żoną uwielbiają oglądać filmy i zdarzają im się nawet wspólne momenty wzruszenia. Jeśli oglądam z żoną jakiś film, który się dobrze kończy, a zanosiło się, że będzie tragiczny, to zawsze razem ryczymy. Ale za dużo Wam nie powie, bo tak jak mówiłam, podkreśla, że prywatność to prywatność. Prywatność jest moja i całkiem prywatna. Zresztą składa się z wątpliwości, rozterek i ciągłego sprawdzania siebie. Możemy przeczytać na jego oficjalnej stronie. Ale oprócz tego, że pan Jerzy uwielbia uprawiać przyrodę, że tak powiem, to jeszcze jest jej fanem na tyle, że potrafi ją również pięknie uwieczniać, ponieważ zajmuje się fotografią i zdarzyło mu się nawet mieć kilka wystaw. I właśnie fotografią ma zamiar zajmować się w Tajlandii. A pan Jerzy jako dumny ojciec bardzo cieszy się ze swoich synów i jeżeli już właśnie coś mówi, to często na ich temat jako dumny ojciec. Paweł animuje, Kamil pisze piosenki, Kuba zajmuje się internetowo-programistycznie, najmłodszy kończy studia w Delphi i też będzie zajmować się informatyką. Pewnie skończy w Cambridge, bo tam już ma robotę. Mam 4 synów, jeden nie jest mój, jeden jest mojej żony, dodawał. I wspominał także, że przez swoją popularność nie mógł spokojnie chodzić na ich wywiadówki. Natomiast pan Jerzy w ostatnim czasie nieco narzeka na to, jak ma się kabaretowa scena w ostatnim czasie, ponieważ przyznał, że niestety w swoim zawodzie zdarzyło mu się spotkać z takimi sytuacjami, w których musiał wcześniej wyjawić, o czym będzie mówił. Jedynka i dwójka już przestały dzwonić, twierdził. Do 2015 roku nie było pytania, co pan będzie mówił, o czym pan będzie mówił, o kim pan będzie mówił, jak pan będzie mówił i czy możemy dostać ten tekst. Wtedy nie było ani razu takiego zapytania, ani razu, naprawdę, ani razu. I mimo, że jak przyznaje, rozpoznawalność osiągnął właśnie dzięki antenie telewizji polskiej, dziś na próżno go tam szukać. A ludziom, którzy pytają go o jego scenariusze, odpowiada. Mówię, że nie mam pojęcia, bo może w piątek coś się wydarzy, albo w sobotę, jak już gramy w niedzielę, to nie wiem, co usłyszę w sobotę, a co powiem w niedzielę. Najczęściej jakoś to przechodzi. Mimo wszystko sam mówi, że stara się o wyważone komentarze i stara się też ludziom niczego nie narzucać. Łatwo jest uderzać siekierą, a sam staram się mimo to unikać dzielenia Polaków. Nie potrafię być obiektywny do końca, więc kto będzie chciał, to usłyszy, z której strony dmucham w żagiel. Nie będę jednak mówić wprost, kto jest zły, a kto dobry, że Kaczyński to, a Tusk tamto. Wolę raczej, by ludzie sami do tego dochodzili. Czy jeszcze powróci przed kamerą albo na deski teatralne? Raczej nie, bo jak sam mówi, ma średni stosunek do tego, co dzieje się w teatrze. Boję się chodzić do teatru. Byłem jakiś czas temu na bardzo bliskiej mi sztuce. Nie powiem jakiej, żeby nie robić przykrości twórcom. W pewnym momencie szepnąłem żonie, że chyba zaraz zacznę polemizować z aktorami na scenie. Kompletnie nie rozumiałem, po co jest to wystawiane.
Ktoś miał jedynie pomysł na tytuł, ewentualnie na aktora i nic więcej. I choć dziś na głowie włosów u pana Jerzego nieco mniej, to jednak są jego znakiem rozpoznawczym i obiecuje nam, że nigdy się ich nie pozbędzie. Muszę je mieć, dają mi ekspresję. Wiem, że ich mało, ale przynajmniej są. Potrzebuję ich do współżycia ze światem. A gdybyście wy mogli wyłowić złotą rybkę, która spełniłaby wasze trzy życzenia, to jakie życzenia by to były? Ponieważ pan Jerzy nie zastanawiał się długo. Pierwsze z nich niech będzie tak, jak jest teraz. Drugie, tak jak jest teraz. Niech będzie i trzecie, niech będzie jak jest. No to myślę, że pan Jerzy jest naprawdę szczęśliwym człowiekiem. Pozostaje nam życzyć tylko, żeby było jak jest. Mam nadzieję, że u was też jest tak dobrze, że może tak zostać. Chyba, że nie jesteście subskrybentami mojego kanału, to może być lepiej, zapewniam was. Więc zapraszam do subskrybowania i pamiętajcie, że nowe odcinki na moim kanale we wtorki, czwartki i niedzielę. Do zobaczenia. Pa!